Maciej Regewicz, menadżer podziemnej trasy turystycznej Arado i projekt Antonówka Podziemia, które nie istnieją. Co słychać w Antonówce? Co słychać na Waszej trasie turystycznej? Czy coś jest w planach? Tak, w planach jest przywrócenie spacerów historycznych, które będą organizowane w tygodniu oraz w weekend. W środę i w sobotę będziemy organizować spacery historyczne dla mniejszej ilości osób przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. No jest to las, nie jest to muzeum, nie jest to obiekt kultury, więc generalnie możemy po nim oprowadzać osoby zainteresowane, a telefonów no, na weekend jest bardzo dużo. Więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania Ruskiego Lasu. Bardzo dużo nowych rzeczy, dużo nowych teorii, dużo eksponatów. Zapraszamy. Od kiedy? Tak naprawdę od teraz. Już w tym momencie otrzymujemy telefony. Organizujemy dwa spacery w tygodniu. Czy jest to środa, każda środa i każda sobota. Mhm. Jakie plany w związku z tym? Bo co już słyszy się o jakichś nowych eksponatach, o nowych dokumentach? No tak. Gdyby nie pandemia, to tak naprawdę już bylibyśmy świadkami przekrojowych badań na dużą skalę i poszukiwań na dużą skalę w Ruskim Lesie. Nie tak dawno rozmawialiśmy z wojskiem, tak aby nie tyle co zabezpieczyć naszą trasę na poczet przy nowo powstającej atrakcji turystycznej w regionie, co wskazać 4 wytypowane przez nas miejsca, które naszym zdaniem są warte uwagi i wszystko wskazuje na to, że te miejsca, które wydają nam się podejrzane, mogą być domniemanymi wejściami do podziemi. Miejsca są bardzo obiecujące, to pokazują wstępne badania nieinwazyjne, czyli magnetometr. Te miejsca wskazują też świadkowie historii, również nasi informatorzy, których mamy. Konsultowaliśmy to z Wojskiem Polskim, konkretnie z patrolem rozminowania z Bolesławca i gdy tylko zdobędziemy wszelkie możliwe pozwolenia, czyli rozmowy z nadleśnictwem, ze starostwem, to jesteśmy już gotowi na dzień dzisiejszy na poważne badania na dużą skalę nad zbadaniem przeszłości Antonówki. Mówię tutaj o użyciu profesjonalnego sprzętu. Do dyspozycji będziemy mieli nawet nurków minerów w momencie, kiedy na przykład znajdziemy tunel zalany wodą. Okej, a w jakiej wielkości te tunele w Waszym zdaniu mogą tam być? Ciężko powiedzieć. Ja tak naprawdę sam osobiście, ja i Krzysztof Wojtas cały czas jakby falujemy w teoriach. Na początku stawialiśmy, że podziemia mogą być potężne. Teraz osobiście uważam, że nie do końca muszą być nie wiadomo jak duże, że może to być mit. Ciężko tak naprawdę dzisiaj to stwierdzić. No, jedyne co możemy zrobić, to po prostu wbić w końcu łopatę i sprawdzić wielkość kubatury tych podziemi i określić ich charakter. Pamiętajmy, że my jesteśmy niemal przekonani o tym, że podziemia są. Pytanie, do czego miały one służyć i jakie było ich przeznaczenie? Czy były one schronem przeciwlotniczym, czy być może pod ziemią miała być produkowana broń, amunicja? No, słyszymy te teorie o rzekomych tokarkach wyciąganych przez Sowietów z podziemi. Po co tokarki? Do czego one miały służyć? No, takich teorii jest mnóstwo. Na dzień dzisiejszy ciężko określić, jaka jest wielkość, no i przede wszystkim przeznaczenie podziemi w Antonówce. Natomiast jeśli badania inwazyjne staną się już faktem, to w Kamiennej Górze będziemy mieli poszukiwania na miarę złotego pociągu i mówię to z pełną świadomością. A co mówią te dokumenty CIA, które udało Wam się odtajnić? Dokumenty CIA wskazują jednoznacznie, że w Antonówce podziemia są. Jest fragment dokumentu, w którym wprost jest napisane, że w Lesie Antoniowym it has an underground department, czyli są podziemia. Pytanie, czy są to właśnie magazyny, czy jest to sztab, no ciężko do dnia dzisiejszego stwierdzić. Dokument CIA to jest jedyny dokument podbity pieczątką wiarygodnej instytucji, który w ogóle o tym miejscu cokolwiek mówi. Nie tylko Antonówce, ale generalnie o podziemiach Dolnego Śląska, bo pamiętajmy, nie ma dokumentu, który określiłby nam charakter podziemi jakiegokolwiek, w jakimkolwiek miejscu tego województwa. Jest to temat wciąż tajny i co jeszcze bardziej pobudza naszą wyobraźnię, to fakt, że Amerykanie odtajnili tylko część tego raportu. Są w nim fragmenty, które są do tej pory tajne. Ja i Krzysiek uważamy, że są to fragmenty, w których opisano szczegółowo, co było produkowane pod ziemią bądź na ziemi. No i możemy tutaj insynuować bardzo daleko idące teorie o broni chemicznej, broni atomowej. To nie są wcale jakieś drdy małe czy mity. Tereny były korzystne. Są miejsca w Antonówce, które promieniują 3 razy bardziej niż reszta otoczenia. Pytanie, skąd to promieniowanie? Więc tutaj możemy sobie jeszcze więcej pytań zadawać. A jakie promieniowanie sprawdzacie? Pod jakim kątem? Sprawdzamy promieniowanie. Pod kątem promieniowania uranowego, tak? O to generalnie nam chodzi. Krzysiek Wojtas znalazł osobę, która powiedziała mu o tym, że całkiem prawdopodobne, że w Antonówce mogły być składowane rudy uranowe. Jeśli by tak było, no to Kamienna Góra stałaby się tak naprawdę częścią R1. To też mogłoby być bardzo ciekawe. Natomiast nie jest to jeszcze teoria przez nas zweryfikowana. Jest to tylko teoria, ale takie sygnały również do nas docierają. Można powiedzieć,
powiedzieć od pewnych autorytetów, jeśli mówimy o badaniu przeszłości uranowej na Dolnym Śląsku. Mhm. Wasz apel o to, żeby zgłaszać się do Was z informacjami, z różnymi przedmiotami, odniósł skutek. Oczywiście. Pan dzisiaj coś przywiózł. Tak, oczywiście. Dostajemy różne rzeczy, naprawdę. Są to eksponaty zaczynając od guzików pruskich po bagnety z 1914 roku, po bagnety od karabinów drugowojennych, ale nie tylko. No, mamy też pewne zdjęcia, tak, na przykład zdjęcia hal gospodarczych, zdjęcia budynków, zdjęcia hal produkcyjnych. No, dzisiaj tych budynków już nie ma. My mierzymy wysoko i chcemy, aby faktycznie w Antonówce powstała atrakcja turystyczna z prawdziwego zdarzenia. I oczami wyobraźni widzimy faktycznie tablicę, być może, gdzie będziemy mogli na podstawie badań wykonanych przez wojsko pokazać przekrój podziemi, gdzie będziemy mogli pokazać właśnie zdjęcia z lat 90., jak te budynki jeszcze w Antonówce wyglądały. To wszystko jest w zasięgu naszych rąk, czekamy tylko po prostu, aż skończy się pandemia, bo to jest jedyna rzecz, która teraz utrudnia nam wszelkie podejmowanie decyzji, przede wszystkim oprowadzanie po tym miejscu. A przypomnę, że tylko do teraz, od początku projektu Antonówka Podziemia, które nie istnieją, bez wkładu żadnego w tym miejscu, po samym lesie oprowadziliśmy prawie 700 osób, więc las cieszy się ogromnym zainteresowaniem i ma ogromny potencjał turystyczny.